Dzisiaj musimy znaleźć najrzadsze markery! Mamy ich aż 230 do znalezienia! To trochę dużo! Jak to Pimpek markery? O czym ty mówisz? No serio, zobacz! Na przykład w tym domku jest taki marker! Chodź tutaj! Udało mi się go znaleźć! Tylko on był taki smutny! Ej, faktycznie jest koloru czerwonego jak ty! Dawaj, musimy znaleźć jakiś niebieski! No tak, ale poczekaj! Ja słyszałem, że na tamtej górze jest jakiś mega rzadki marker! Trzeba go zdobyć! Ale przed tym... co to są za markery? Patrz, tu jest jakiś różowy marker, tylko żeby się do niego dostać, trzeba przejść przez te mega ciężkie przeszkody. Faktycznie, to będzie takie ciężkie. Dawaj, Pimpek, musimy to zrobić. No dobra, to będzie chyba proste. Wystarczy, że przejdę. No nie, to jest jednak trudniejsze, niż mi się wydawało. Jak ja mam zdobyć tego markera? Pimpek, to jest chyba nieosiągalne. Nie wiem, czy nam się uda. Nie, no poczekaj, ja przeszłem pierwszą rzecz. O nie, prawie bym przeszedł to dalej, ale to jest bardzo trudne. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Ale ten marker jest jednak mega ciężki do zdobycia. Przeszedłem już dwie pułapki i teraz zostały te najtrudniejsze. No co? Czemu to mnie wybiło? Nawet w to nie weszłem. No nie, zleciałem na dół. Ale zaraz, Luczek, ty zdobyłeś tego markera. O tak, patrz, mamy drugiego markera. A tutaj jest kolejny, zobacz jak był blisko. No co to ma być? Ale on się ukrył w tym posągu. Dawaj mi go, mwahaha. Mam cię, markerze. Tak, dawaj może do tej wielkiej piramidy. Tutaj też coś chyba będzie. O, tylko uważaj na jakieś pułapki. Czekaj, tutaj nie da się nigdzie wejść. A nie, tu jest jakieś tajne przejście. I widzę tam marker. Dawaj tędy bokiem, ja też tutaj coś mam. Co ty mówisz, jak to da się przejść tutaj i zaraz znaleźć kolejny marker? No nie gadaj, on jest dobrze ukryty. Ale mamy go, żaden marker nam się nie ukryje. O tak, tędy trzeba bokiem przejść i to jest naprawdę ciężkie. Patrz, teraz trzeba przeskoczyć tutaj. I chwila, tu jest coś różowego. Kliknąłem w to, tylko nie wiem co to daje. Na pewno trzeba uważać na te liny. Jak na nie nadepniesz, to umierasz, ale ja tu przeskakuję i patrz, to jest marker faraon. Wow, on jest super rzadki. Dawaj na dół, tutaj jest kolejny, widziałem go. Gdzie niby marker jest? Ja nie wierzę, ale nam się dobrze udaje. Tutaj, Pimpek, dawaj, patrz, mamy kolejny, to jest zadaniowy marker. Wow, faktycznie, jaki fajny, z takim plecakiem, to jest mega śmieszne. A zaraz, widzisz te trzy markery tutaj na górze? Ciekawe, jak się do nich dostać. Może tędy po górę. Dawaj, trzeba się wspinać wspinaczką, tak! Ej, ty już jesteś na górze, a ja tu widzę jakiegoś niebieskiego markera z takim wykrzyknikiem, co on niby daje? Nie wiem, wiesz co, ja tu w każdym razie wchodzę i uwaga, skakujemy na górę i mamy to! To są potrójne markery, ale śmieszne! Tak, to jest bardzo fajne, dawaj, musimy znaleźć więcej tych markerów, one są pewnie gdzieś tutaj poukrywane! No na pewno, a zaraz może będzie któryś w tej jaskini? O, patrz, ile tu jest jakichś minerałów, ale na pewno musi być tutaj gdzieś marker. Dobra, Pimpek, musimy się rozdzielić, tylko uważaj na zombiaki jak w Minecrafcie. Bądźmy ostrożni i zaraz, czy to przypadkiem nie jest jakiś marker nietoperz? Tak, mam go, chodź tutaj. Dobra, to jest naprawdę bardzo fajny marker, tylko to jest strasznie. Dobra, ewakuujemy się. Coś mi się wydaje, że ta jaskinia skrywa więcej sekretów, ale ja się troszkę boję tutaj być. Teraz chodźmy do lasu, tutaj na pewno będzie jakiś ukryty marker. Halo, jest ktoś tutaj? No właśnie, może marker. Markery rosną na drzewach, to by było dobre. Ej, patrz, tutaj jest marker za tym drzewem. Co? Jak ty go znalazłeś? Jak to za tym drzewem? A, widzę go, taki niebieski. No nie, poczekaj chwilę, musimy go zdobyć. Tylko najpierw trzeba wejść tutaj, na tą mniejszą górkę. Tak, Pimpek, dawaj, to jest mój kolor. Widzisz, ja widzę wszystko niebieskie i tutaj nawet taki... Zaraz, czemu ten marker wygląda jak pszczoła? Dawaj mi to. Wow, ale śmieszny marker. Pierwszy raz taki widzę. No nie, ale czekaj, musimy teraz wejść na górę, a co to jest za kostka? Nie będę tego dotykać. Ale przeskoczmy sobie tutaj i uwaga, może uda nam się przejść po ten niebieski marker. Jak myślisz? Wow, ale to jest ryzykowne. Tylko nie spadnij stąd, Luczek. Jasne, że nie. Dobra, Pipek, ja jestem najlepszy w chodzeniu po linie. Wow, to było mocne i uwaga, zaraz zdobędziemy ten niebieski marker. Ale co jest? Czemu przeteleportowało mnie na samą górę? Gdzie ty, Pipek, jesteś? Wracaj do mnie. O nie, Luczek, nie wchodź na tą ścieżkę z kamienia. Ona jest jakaś mega podejrzana. Dobra, jestem już tutaj i niebieski markerze, ty się nie ukryjesz. O, mam cię. Wow, on jest taki fajny twojego koloru. I zaraz, co tu robi kolejny marker, który już kliknęliśmy? Czy on się tutaj pojawia i znika? To jest mega dziwne, ale dawaj, wskakuj
kierujemy tutaj na górę. Dawaj, tędy pewnie trzeba wejść na samą górę, tylko zobacz, tutaj jest pełno kości. No nie, co to może oznaczać? Czy w takim razie tutaj można bardzo łatwo zginąć? Ale chwila, Luczek, ja tu na dole widzę marker, ty go ominąłeś. Patrz na to i uwaga, tada, mam go, ale on jest malutki i taki otworzony, on jest bez zakrętki. No nie, biedny marker. Dobra, Pipek, ale zobacz tego markera pod ziemią, jak miałbym go dostać? Chwila, jak to pod ziemią? Faktycznie! Ej, co to jest za zielony marker? Widzę cię! No nie wytrzymam, czy ja wystarczy, że go kliknę i będzie w porządku? No nie, chyba muszę na niego spaść. Poczekaj, a kliknąłem w niego! No nie da się go zdobyć, jestem na krawędzi, ale on jest jakiś odwrócony. Nie wiem, może trzeba przejść tam jakoś na dół, nieważne. Zobaczmy, co jest w tym domku. Wydaje mi się, że tutaj na pewno będzie jakiś marker. No i właśnie, mówiłem, mam to. Nawet jest jakiś marker dywanu. Co to ma być? A to jest jakiś inny marker. Taki akwarium. Wow, w środku jego są rybki. To jest jakaś karta Uno, ale nie przypomina mi tu w ogóle nic markera. Wychodzimy stąd. Trzeba wejść na tą największą górę. Tam podobno jest najrzadszy marker na świecie. Dawaj tędy, tutaj są drabinki na samą górę. Masz rację, tędy nas nie było. O, o, tu jest jaskinia. No nie, zejdźmy może na sam dół. Coś mi się wydaje, że o, o, coś tu będzie i chwileczkę, mamy tu markera. Czarny marker, świetnie, tylko chwilę, jak mamy tu wyjść? Musimy tutaj coś wpisać, Pimpek. No właśnie, tylko co? Ja nie wiem. Wow, wpisuję cokolwiek. O, o, to jest nieprawidłowe hasło. My z tego nie wyjdziemy. Wow, chyba coś wpisaliśmy, Pimpek, udało nam się wyjść. O, tak, czyli w takim razie możemy iść na samą górę i sprawdzić tego najrzadszego markera na górze. A patrz tutaj, tu jest jakiś brązowy marker. Faktycznie, on się tak wtopił w tło, to jest takie śmieszne. No właśnie, ale poczekaj. Teraz weźmy tą samą drogą, co przed chwilą. Tylko zaraz, jak oni tutaj wchodzą? Wow, to jest mega trudne. Czy oni przechodzą tędy? I to jest, wow, jakieś mega tajne przejście. I tutaj widać jakąś strzałkę. Ej, zaraz, mogę chyba coś zdetonować? Wow! Uważaj, Luczek, to jest dynamit. I tak mnie wywaliło. Zaraz, gdzie my jesteśmy? Wywaliło nas, Pimpek. Dawaj, musimy jeszcze raz. O nie, tu wszystko spada. Faktycznie, co tu się dzieje? Wow, to jest jakaś lawina. Przepraszam, nie chciałem tego detonować. A, Pipek, dobra, ale przynajmniej zdobędziemy marker. Dawaj tu na dół. Faktycznie, szybko przechodzimy tędy i tu jest jakaś kolejna jaskinia. Mamy to. Marker wybuchowy. O, o, co mu się stało? Zobacz, Pipek, tu widać, jak skały spadają z tej góry. Dobra, wracamy. Ten wybuchowy marker był mega mocny, ale na samej górze będzie mocniejszy. Patrz, Luczek, wspinamy się. Dawaj, okej, okay, jesteśmy już mega wysoko. Wow, prawie doszliśmy na szczyt. Dawaj, Pipek, coraz wyżej, ja też tutaj muszę dojść. Ale zaraz, czy ty próbujesz przejść drugą stroną? Tu jest tylko jedno wejście, Luczek. I zaraz, czy ja tutaj widzę tęczowego markera? Ej, Pipek, dobra, wiem już, gdzie jesteś. Jestem już koło ciebie. No nie, poczekaj, gdzieś mnie przeteleportowało, a ja chciałem zdobyć tylko ten tęczowy marker. Zobaczcie, jak wskakuję na tą skałę, to mnie zawsze teleportuje. No nie, muszę jednak uważać. Będziemy mogli to przejść, ale tylko i wyłącznie używając tego drewna, bo te kamienie, ała, nas rozwalają. Dawaj, Pipek, musisz zdobyć wszystko. Ja idę z drugiej strony coś poszukać. No dobra, Luczek, to widzimy się za chwilę. Jak będziesz widział jakikolwiek marker, to mi powiedz. Patrz, Pipek, jestem koło tej góry, widzisz to? Musisz tutaj do mnie przyjść. Faktycznie, widzę cię, ale ty jesteś po drugiej stronie. Ała, no i coś mnie rozwaliło. Poczekaj, coś może będzie tutaj w środku. W tej jaskini jest żółty marker, ale spadłem na dół. No nie. Jesteś koło mnie, Luczek, ale fajnie. Poczekaj sekundkę, ja tutaj przeskakuję i uważaj. Ła, prawie bym tutaj spadł, uważaj. Udało mi się, Luczek, jestem bardzo blisko tego tęczowego markera. Mam go, on był taki rzadki. Faktycznie, ja go nie mam, ale dobra, możemy szukać innych markerów. No tak, właśnie idę na samą górę. Nie wiem, co ty będziesz robić, ale ja muszę się wspiąć jak najwyżej. A przy okazji, weźmy ten różowiutki markerek, on jest taki śmieszny. Jestem już na wysokości śniegu, co tu się dzieje? Na pewno znajdę jakiś śnieżny marker. Gdzie wy tu jesteście? O, mogę zbudować jakiś most. Wow, coś tutaj wybuchło. I patrz na to, zbudowałem jakąś rampę. Co to jest? Ej, faktycznie, dawaj tutaj na samą górę. Mogę teraz wejść tędy i uwaga, jestem. Wow, ale to jest wysokie. Tylko sekunda, ten marker na samej górze, on jest bardzo ciężki do zdobycia. Ja już jestem najwyżej, jak się tylko da. Ale bardzo łatwo tutaj spaść. O, o, Luczek, trzymaj za mnie kciuki. Dawaj,
Pipek do mnie. Ja nie mogę, ale mi się udaje. Szybciutko przechodzimy teraz tędy. I uwaga, o nie, jak ja się stresuję. To jest takie trudne. I uwaga, jestem już na końcu. Mam cię, to jest marker zorzy polarnej. Co to w ogóle jest? I wow, spadłem na dół. Udało mi się, Luczek, znaleźliśmy najrzadsze markery na świecie.